Witam Was serdecznie na wykładzie o mózgu mordercy. Cieszę się, że jest nas tak dużo. To zawsze jest miło, jak jest tak dużo osób zainteresowanych tematem. I zacznę od tego taki plan, że pokażę, co wiemy o mózgu mordercy, czyli pokażę te zmiany. Ich nie ma wcale aż tak dużo, jakby sobie można było wyobrazić. Powiem, co różni mózg mordercy od mózgu człowieka, który nie ma na swoim koncie takiego wyczynu. No a potem pokażę Państwu, jak już będziemy wiedzieć, co działa nie tak, to zobaczymy, dlaczego ktoś o pewnych zmianach w mózgu jest skłonny łatwiej pod wpływem chwili zdenerwowania zasadzić komuś nóż w klatkę piersiową na przykład, czy też inny sposób kogoś zabić. No i jakie trzeba mieć predyspozycje i jak dochodzi do takiego przestępstwa, które jest popełnione z premedytacją, na chłodno, zaplanowane, przeprowadzone, mimo tego, że ta osoba, ta ofiara potencjalna jest w zasięgu czyjegoś wzroku, patrzy, być może ma również przerażoną minę, żeby tutaj w takim przypadku dokonać przestępstwa, trzeba mieć naprawdę do tego predyspozycję. Mówię to z takim podziwem, możecie to wyczuć w moim głosie. Oczywiście ten podziw jest, jak można powiedzieć, czysto naukowy, to znaczy jest to pewnego rodzaju piękne, jakkolwiek to dziwnie brzmi, jak patrząc na to, jak zbudowany jest i jak funkcjonuje nasz mózg i widząc pewne zmiany, w pewnym sensie wydaje się to oczywistym, że taka osoba właśnie może być tym kimś, kto ma wyjątkowe predyspozycje do tego typu przestępstwa. Państwo zapewne nie wszyscy jesteście obeznani na tip-top z tym, co się dzieje w mózgu, jak jest zbudowany, więc ja pokrótce mówiąc, co działa nie tak w mózgu przestępcy, mordercy, przy okazji poznacie Państwo troszkę anatomię mózgowia. Więc to, co tutaj widzimy na tym schemacie, to jest oczywiście mózg taki widziany z boku, jakby wyciągnięty z tej naszej czachy, oczywiście schematycznie i niezbyt pięknie to mi wyszło. Nie jest to idealne odwzorowanie, ale na tyle dobre, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, co tam się dzieje w tym mózgu. Więc widzimy głównie korę mózgową, która pokrywa struktury leżące w głębi, które zaraz sobie odkryjemy, żeby zobaczyć, co tam się w głębi dzieje mózgu, bo tak naprawdę ta zbrodnia, można powiedzieć, rodzi się w głębi tego naszego mózgu. Wbrew pozorom nie jest to coś, co się rodzi w korze mózgowej, czyli to nie jest takie całkiem na chłodno podejmowana decyzja, która jest wyłącznie racjonalna, w żaden sposób nie jest emocjonalna, przynajmniej w niektórych przypadkach. Więc to, co widzimy, to jest ta kora mózgowa i to, co nas będzie interesowało i jednocześnie to, co nie działa u wszystkich morderców tak jak trzeba, to jest część kory mózgowej, która mieści się tutaj, czyli w przedniej części, czyli tuż za kością czołową, która nazywa się korą przedczołową. Ta kora przedczołowa jest takim miejscem w naszym mózgu, które odpowiada za wszystkie takie najbardziej analityczne, racjonalne funkcje, tak zwane poznawcze funkcje, czyli ta część mózgu odpowiada za analizowanie takie na chłodno sytuacji, za rozumienie tego, co się dzieje, za planowanie naszego zachowania, czyli za wybieganie również do przodu, tak żeby przewidzieć, jakie będą skutki tego naszego zachowania. To jest ta część, która pozwala nam na to, żeby przewidzieć, jakie ktoś ma zamiary, jakie ma oczekiwania, żeby obliczyć wszystkie potencjalne zyski, straty wynikające z różnych opcji, które możemy podejmować. I to jest też część mózgu, która pełni funkcję kontrolną nad resztą mózgu. Nie zawsze to jest kontrola taką, jakbyśmy chcieli. Nawet wtedy, kiedy się staramy, to nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować oczywiście. Duża część procesów zachodzi poza naszą wolą. Nie jest przez nas ani inicjowana świadomie, ani w pełni kontrolowana. Więc ta kontrola jest w pewnym sensie ograniczona. Ale nie na tyle, żebyśmy nie byli w stanie kontrolować swojego zachowania i nie byli w stanie, przynajmniej do pewnego stopnia, kontrolować również swoich emocji, czyli czując silną emocję, żeby nie być w stanie zapanować nad zachowaniem, które mogłoby być teoretycznie dyktowane tą emocją. W każdym razie ta kora przedczołowa u wielu przestępców, wielu morderców nie działa tak jak trzeba. To znaczy nie ma tej mocy taką, jaką mieć powinna, czyli taki morderca, to nie jest oczywiście większość, ale wśród morderców mamy takie osoby, które po prostu, można powiedzieć kolokwialnie, trochę nie kumają rzeczywistości. To znaczy nie są w stanie wybiec specjalnie do przodu, żeby pomyśleć nad tym, co oni właściwie robią.
Czyli można powiedzieć, kiedy brakuje im tych mocy intelektualnych, mogą nie być w stanie, co się wydaje dziwne dla osoby, która nie ma tego typu deficytów, ale te osoby mogą nie być w stanie do końca przewidzieć, co się stanie wtedy, kiedy na przykład komuś biją nóż gdzieś tam w jamę brzuszną czy w okolice serca. Mogą, jakkolwiek to dziwnie brzmi, mogą tego nie ogarnąć, lub też inaczej można na to spojrzeć, mogą nie być w stanie wytworzyć w tej korze przedczołowej jakiejś alternatywnej wersji zachowania, która byłaby taką wersją, która byłaby właśnie alternatywą dla dokonania jakiegoś czynu, który byłby związany z agresją. Nie wiem, czy ta nasza transmisja w tej chwili dobrze idzie, bo ja przynajmniej na tym podglądzie, który widzę, to widzę siebie migającego na przemian z zielonym tłem. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy wszystko jest w porządku. Gdyby coś działo się nie tak z transmisją... Nie, wszystko jest w porządku. Super, dziękuję bardzo. Gdyby coś działo się nie tak z transmisją, bo wiadomo, jak to jest w online'ach, to prosiłbym, żebyście Państwo dali znać, tak żebyśmy mieli z tego jak najwięcej korzyści. Natomiast ja tutaj widzę taki, mam dyskotekę w tej chwili, ale postaram się nie tańczyć, tylko opowiadać. Dobra, więc wracając do tego naszego przestępcę, czyli mamy jedną z cech mordercy, to jest to, że u wielu z nich mogą występować jakieś deficyty dotyczące działania tej kory przedczołowej, które sprawiają, że takie osoby nie do końca są w stanie przewidzieć konsekwencji swojego działania, znaleźć alternatywy, nie do końca rozumieją, co się dzieje i, co najważniejsze, nie mają pełni kontroli nad emocjami i zachowaniem, które może być w związku z tym znacznie łatwiej podyktowane tym, co podpowiadają emocje. Czyli taka osoba czując agresję może być bardziej skłonna do tego, żeby tą agresję również przejawić w zachowaniu agresywnym, które oczywiście może skończyć się śmiercią tego drugiego człowieka. Czyli nie ogarniają. Ale to jest jedna z tych rzeczy, która może działać nie tak jak trzeba. Druga rzecz, o której wiemy, jeśli chodzi o morderców, to jest to, że u wielu z nich, zwłaszcza tych najbardziej brutalnych, zwłaszcza tych wielokrotnych, tych, którzy są w stanie właśnie z taką zimną krwią, z premedytacją zaplanować, zrealizować swoje mordercze zamiary, u tych osób nie działa tak jak trzeba inna część kory mózgowej, która jest niewidoczna z zewnątrz, tak jak teraz na to patrzymy, ale za to jest widoczna, gdybyśmy mieli odchylić płat czołowy, czyli ten, i płat skroniowy, czyli ten, to nam się pojawi taka część kory mózgowej, która jest zatopiona we wnętrzu, Państwo może jej nie widzicie dokładnie. Tutaj ona się znajduje, za chwilę ją zobaczymy dokładnie, jak zdejmę, przetnę ten mózg na pół, zobaczymy coś, co nazywa się korą wyspy. Niektórzy nazywają to piątym płatem kory mózgowej, no bo on rzeczywiście jest dość odrębny. My się uczymy o czterech, ale tam jest w głębi zatopiony, można powiedzieć, wklęśnięty piąty płat tej kory mózgowej, który nosi nazwę korę wyspy. I ta kora wyspy, teraz ściągam, jakbym ciął ten mózg na pół, i ta kora wyspy jest tutaj w tym miejscu. Oczywiście te kolory, które widzicie, to są nienaturalne kolory. To jest kora wyspy. Przepraszam za mój głos, ale trochę się źle czuję. Być może jest to mój ostatni wykład w życiu. Mam nadzieję jednak, że nie. W każdym razie to jest kora wyspy, która jest odpowiedzialna za empatię. To jest jej jedna z ważnych funkcji. Jest również odpowiedzialna za więź, którą mamy z ludźmi. Jest tym czymś, co dostarcza nam takie uczucie, to jest ważne, ta sfera emocjonalna, uczucie, które mamy wobec ludzi. Czyli jak tam jest blisko do kogoś, to ta bliskość, to poczucie takiego zjednoczenia z ludźmi, nie tylko z tymi najbliższymi, ale w ogóle takie poczucie więzi z innymi ludźmi, jest czymś, co właśnie wytwarza się z udziałem tej kory wyspy, która komunikując się z korą przedczołową, dostarcza nam do świadomości to poczucie, które mamy. I tak samo oczywiście w przypadku, kiedy patrzymy na drugiego człowieka, patrzymy na jego twarz, wówczas, kiedy malują się na tej twarzy emocje, to ta kora wyspy, można powiedzieć, zamienia to, co może dziać się u tego człowieka w jego głowie, w jego sferze emocjonalnej, zamienia na nasze emocje, tak że my jesteśmy dzięki temu w stanie poczuć dokładnie tę emocję, którą czuje ta osoba, na którą patrzymy. Tutaj w tej korze wyspy pomaga w tym ciało migdałowate, to jest ta na czerwono struktura położona tutaj, to jest jedna ze struktur leżących pod korą mózgową, to ciało migdałowate odkodowuje, można powiedzieć, tą emocję na podstawie mimiki, na podstawie dźwięków, które ktoś wydaje, typu śmieje się lub płacze, i
Komunikacja tego ciała migdałowatego z tą korą wyspy dostarcza informacji, na podstawie których ta kora wyspy symuluje czyjąś emocję, dostarczając ją do naszej kory przedczołowej. Ona, ta emocja cudza, staje się dla nas świadomie odczuwana. Czujemy czyjąś emocję. No więc jeżeli komuś robimy krzywdę, ten ktoś jest smutny pod wpływem tego, co mu powiemy lub tego, co mu robimy, to ten smutek malujący się na jego twarzy jest natychmiast, to jest bezwarunkowy proces, kiedy na kogoś patrzymy, to się dzieje samoistnie. Ta kora wyspy natychmiast daje nam informację: stary, robisz komuś krzywdę. Ten ktoś jest przez ciebie smutny. I teraz to powoduje, oczywiście, jeżeli ta kora przedczołowa działa dobrze, to powoduje, że my natychmiast mamy wyrzut sumienia, czyli ta informacja dostarczana do kory przedczołowej zaczyna dawać nam świadomość niepoprawności naszego zachowania, które jest wówczas, można powiedzieć, zaczyna być korygowana, a przynajmniej jest napęd do tego, żeby skorygować swoje zachowanie tak, żeby ono było społecznie, można powiedzieć, akceptowalne. Tak jest mniej więcej ciąg wydarzeń, kiedy czasem zdarza nam się zrobić komuś niekoniecznie świadomie jakąś przykrość. No więc, ponieważ ta kora wyspy nie działa u wszystkich tak jak trzeba, no więc łatwo sobie wyobrazić, że takie osoby będą miały znacznie łatwiej w tym, żeby kogoś skrzywdzić, ponieważ kiedy dokonują tej krzywdy na kimś, robią komuś coś złego, to ten smutek, to przerażenie, które poprzedza atak na przykład na taką osobę, jest czymś, co nie jest tak dobrze odczytywane, nie jest tak dobrze zamieniane na własne nasze odczucia, a tym samym ten ktoś, słabiej czując to, co czuje jego ofiara, potencjalna lub ta, która już jest krzywdzona przez niego, nie ma tego, można powiedzieć, hamulca, który naturalnie u każdego człowieka, tego, który nie ma tutaj tego zaburzenia, powoduje, że przestajemy mieć ochotę na to, żeby kontynuować takie działanie, które jest szkodliwe, wywołuje krzywdę, smutek u kogoś, wobec kogo przejawiamy to zachowanie. No więc ta kora wyspy nie działa u wielu przestępców tak jak trzeba. Nie działa też to wspomniane wcześniej ciało migdałowate tak jak trzeba. I teraz możemy popatrzeć na to jakby z dwóch stron. Po pierwsze, jego słabe działanie, jego słaba aktywność, która obserwowana jest u morderców, może dawać efekt w postaci właśnie słabszego rozpoznawania tych emocji. Czyli przez to, że ciało migdałowate działa nieprawidłowo, źle odczytuje emocje na czyjejś twarzy lub też nawet odczytuje poprawnie, ale sygnał jest zbyt słaby, czyli to tylko słychać taki szept, który cicho mówi do tej wyspy: słuchaj, on jest smutny, oczywiście ja teraz trochę ubarwiam, no więc ta kora wyspy, ona nie mając tego wystarczającego sygnału, sama jest mniej aktywna, przez co w ostateczności ta informacja, która ma iść do kory przedczołowej, która mówi: robisz, stary, komuś przykrość, jest tak cichutka, że ta kora przedczołowa w ogóle może tego nawet nie zauważyć. Dlatego, że w naszym mózgu, który jest tworem, że tak powiem, opartym na matematyce, bardzo takim matematycznym w swoim działaniu, od siły sygnału zależy to, jakie jest prawdopodobieństwo jakiejś reakcji, jakiegoś procesu w naszym mózgu. Czyli jeżeli jest słaba aktywność ciała migdałowatego, to wtedy słabo się wytwarza empatia, która jest słabo dostrzegana, a tym samym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ta zasymulowana czyjaś emocja wywrze wpływ na nasze zachowanie. No więc mamy to ciało migdałowate. Ono jest również związane z powstawaniem emocji, własnych emocji, na podstawie na przykład tego, jak interpretowana jest rzeczywistość wokół nas. Czyli to ciało migdałowate, ono ma za zadanie pobrać informacje, które docierają do naszego mózgu za pomocą zmysłów. One, te wszystkie informacje, trafiają do kory mózgowej, która położona jest w tylnych częściach. Tutaj są oczywiście odpowiednie ośrodki, które analizują te informacje odebrane przez zmysły, dokonują czegoś, co nazywamy percepcją, czyli identyfikują poszczególne bodźce, poszczególne obiekty, te widziane, słyszane, te odczuwane za pomocą innych zmysłów, i taka informacja, która zostaje tam jakby wstępnie zinterpretowana, wówczas zaczyna docierać do naszej świadomości dwiema drogami. Pierwsza droga to jest taka, która, można powiedzieć, wprost, bezpośrednio prowadzi do przekazania tych informacji do świadomości, czyli one trafiają do tej kory przedczołowej, przez co stajemy się świadomi tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. A druga droga właśnie przechodzi przez układ emocjonalny, który znajduje się pod korą mózgową, w głębi, którego ciało migdałowate jest niezwykle ważną częścią. I to ciało migdałowate, interpretując te informacje odebrane przez zmysły, wytwarza emocje,
które oczywiście w dalszej kolejności również trafiają do naszej kory przedczołowej, dając nam to pierwsze wrażenie, które mamy w danej sytuacji. To pierwsze wrażenie to jest niezwykle ważna rzecz, dlatego że ta droga narysowana tutaj przeze mnie na dole zajmuje naszemu mózgowi mniej więcej, nawet minimum, to jest 0,2 sekundy. Czyli 1/5 sekundy trwa analiza, którą dokonuje układ emocjonalny, wytwarzając emocję, którą mamy. Natomiast uzyskanie świadomego poczucia, czy też świadomości, co się dzieje, czyli zanim ten obraz, który jest wokół nas, ta rzeczywistość, która jest wokół nas, zanim zostanie odebrana świadomie przez nasz mózg, my staniemy się świadomi tego, co się dzieje, zajmuje minimum 0,3 sekundy. Czyli jest to niby mało, prawda? Co to jest 1/10 sekundy? To jest, prawda, mrugnięcie okiem, nawet nie. W każdym razie to jest bardzo malutko, ale to ta 1/10 sekundy sprawia, że zanim my się ogarniemy racjonalnie w tej sytuacji, mamy już jakąś emocję, która nam, można powiedzieć, zabarwia to wszystko, co się dzieje tymi emocjami. Czyli zanim my się zdroworozsądkowo ogarniemy, co jeszcze też potrzebuje trochę czasu, bo prawda, my tylko stajemy się świadomi, ale zrozumienie tej sytuacji, co się dzieje, zajmuje kolejne ułamki sekundy. Więc zanim my się ogarniemy racjonalnie, co się wokół nas dzieje, to już mamy jakieś emocje, które nam wstępnie mówią, co powinniśmy zrobić. Takie jest działanie tych emocji, za chwilę do tego sobie jeszcze dojdziemy. No, w każdym razie, wracając do tego ciała migdałowatego. Więc ono, działając słabo u kogoś, kto jest mordercą, po pierwsze, osłabia siłę empatii, a po drugie, co jest najczęściej, osłabia siłę lęku, siłę strachu, którą mógłby wytworzyć ten morderca, silniejszy niż wytwarza w rzeczywistości. To znaczy, to ciało migdałowate odpowiada za różne emocje, w tym również za agresję, o której będziemy mówić. Ale to, co widać u morderców, to to, że ta mniejsza aktywność, czasem też zmniejszona wielkość tego ciała migdałowatego, przede wszystkim przekłada się na redukcję, na deficyt strachu i lęku. Czyli tych emocji, które w pewnym sensie są jednym z ważniejszych czynników, które nas odwodzą od dokonania przestępstwa. Czyli ktoś, kto stoi, powiedzmy, przed decyzją zamordować kogoś czy nie, pobić kogoś czy nie, dokonać rozboju czy też nie, jedną z tych rzeczy, które go powstrzymują, jest oczywiście strach czy też lęk przed karą, lęk przed odrzuceniem społecznym, lęk przed tym, że mu coś nie wyjdzie, prawda, że sam dostanie wciry od tego kogoś, kogo chce zaatakować. Ten lęk nas powstrzymuje, większość z nas. Oczywiście tak samo jak empatia. No i teraz ktoś, kto ma deficyt lęku, deficyt strachu, jest, czyli jest kimś, kto jest bardziej nieustraszony, kto się mniej przejmuje, mniej czuje tą emocję, będzie oczywiście znacznie bardziej skłonny do tego, żeby dokonać jakiegoś zachowania ryzykownego, a morderstwo jest oczywiście ryzykownym zachowaniem. No więc mamy kolejną rzecz. To ciało migdałowate z tym jest związane. Co my jeszcze wiemy o mordercach? Otóż mordercy bardzo często mają również osłabione działanie czegoś, części kory mózgowej, która, ja teraz ją trochę tak podkreślę tym mazakiem, która nazywa się, ta część kory nazywa się zakrętem obręczy. To jest zakręt obręczy. I ten zakręt obręczy jest w naszym mózgu takim naturalnym wykrywaczem konfliktów. Na różnej linii. Począwszy od konfliktu w stylu chcę coś zrobić, ale dostrzegam, że koszty osiągnięcia tego celu, który sobie obrałem, są zbyt wysokie. I już dzwoni dzwonek alarmowy, mówiąc, stary, popełniasz błąd, to ci za dużo będzie kosztować. I nam się odechciewa, prawda? Inny konflikt, typu, ja chcę coś, coś mi się bardzo podoba, wiem, że to nie jest moje, wiem, że jest czyjeś i tworzy się konflikt. Czyli z jednej strony chcę coś bardzo, mam motywację, żeby coś zdobyć, ale z drugiej strony orientuję się, że to jest czyjeś, czyli wykrywam konflikt. Tym czymś, co wykrywa tą sytuację konfliktową, ten dualizm, ten rozdźwięk w tej korze przedczołowej, czyli te dwie sprzeczne informacje w tej korze przedczołowej, w naszej świadomości, tym czymś, co daje nam sygnał, że jest ryzyko, jest sytuacja konfliktowa, jest to ten zakręt obręczy. On dzwoni tym dzwonkiem alarmowym, dając nam sygnał, możesz popełnić błąd. No i oczywiście ktoś, kto stoi przed dylematem zabić, nie zabić, to oczywiście, to jest oczywiste, że tam się rodzi konflikt.
konflikt, który jest na linii, prawda? Moje potrzeby zlikwidowania kogoś, a ten taki instynkt moralny, etyczny, oparty również na empatii oczywiście, który mówi, że to jest niewłaściwe, prawda? Tego nie trzeba tłumaczyć, to jest oczywiste, że to jest sytuacja konfliktowa. Ale to nie jest, to jest oczywiste dla kogoś, u kogo wszystko działa tak, jak trzeba w mózgu. No więc wyobraźmy sobie sytuację, że mamy kogoś, kto ma słabiej działający zakręt obręczy. Słabiej działającą tą korę tego zakrętu obręczy. I teraz nawet kiedy w tej świadomości, zakładając, że kora przedczołowa działa wszystko, wszystko działa w niej dobrze. Czyli ona teoretycznie widzi te dwie sprzeczności, one są w świadomości, ale w momencie, kiedy... Kiedy ten zakręt obręczy, będąc słabiej aktywny, słabiej dzwoni tym dzwonkiem alarmowym, to można powiedzieć, że ten dysonans, ten konflikt po kimś spływa. Czyli wtedy ten konflikt normalnie powinien powiedzieć nam, weź to mocniej przemyśl, i tak się dzieje, czyli zakręt obręczy pobudza korę przedczołową, która dostaje kopa do tego, żeby rozwikłać ten problem. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma odpowiednią siłę empatii, to rozstrzygnięcie tego konfliktu w stylu zabić, nie zabić jest najczęściej na korzyść opcji nie zabić, prawda? No więc ten ktoś dostaje kopa, ta kora przedczołowa, która dzięki temu kopowi zaczyna być bardziej aktywna, a więc silniej odczuwa tą stymulację związaną z empatią, która napływa z tej kory wyspy. Czyli bardziej sobie uzmysławia to, że może zrobić komuś krzywdę, że ta osoba będzie cierpieć, a tym samym ten ktoś czuje silniej te wyrzuty sumienia, które zaczynają go mocno powstrzymywać przed kontynuacją tego działania, czyli odpuszcza. I być może każdy z was, tak samo jak ja, mieliśmy w życiu taki moment, że mieliśmy ochotę komuś sprać gębę, bo ktoś nas wkurzył z różnych powodów. Ale ten przy prawidłowo działającym mózgu, ten dzwonek alarmowy, który dzwoni, tak mocno nasila to, powiedzmy, tą stronę moralną, etyczną, społeczną naszego mózgu, która będąc dzięki temu mocniej aktywna, bardzo skutecznie powstrzymuje nas przed kontynuacją tego planu, czyli ten plan zostaje odrzucony. Oczywiście mamy pewne poczucie rozczarowania, bo żeśmy już sobie wyobrażali w swojej głowie, prawda, w swojej wyobraźni, jak krew spływa, prawda, z tego jakiegoś lumpa, którego chcieliśmy ukarać, prawda, a tu niestety trzeba go w swojej wyobraźni poszywać, czyli żeby ta krew nie wypłynęła. To jest rozczarowujące, człowiek ma poczucie, prawda, porażki, z którą musi sobie jakoś poradzić, ale przynajmniej oczywiście ta osoba żyje. Natomiast jeżeli ta kora zakrętu obręczy działa słabo, słabo dzwoni dzwonek alarmowy, więc kora nie dostaje kopa, a więc nie ma tej mocy, żeby głębiej pomyśleć nad tym, co ten ktoś właściwie robi, co on planuje, co on zamierza zrobić. Nie ma tego kopa, więc ten ktoś bardziej, można powiedzieć, spływa po nim ten konflikt. Taki jest efekt. Czyli mniej się zastanawia nad tym. Nie myśli nad tym. Powziął jakiś plan, nie ma tego konfliktu lub słabo go słyszy w swojej głowie, a zatem ma mniej hamulców przed tym, żeby ten plan dokończyć. Oczywiście, jeżeli ten ktoś nie jest mocno zaburzony, to on prawdopodobnie zacznie robić coś w tym kierunku, żeby kogoś zabić, ale wtedy, kiedy przed tym kimś stanie, to wtedy nie będzie miało wyjścia jego mózg, jeżeli kora wyspy działa prawidłowo. No to widząc tego kogoś przed sobą, ta kora wyspy, jeżeli też ciało migdałowate działa poprawnie, to wszystko jakby bezwarunkowo mówi temu komuś, robisz mu krzywdę. No i wtedy nawet ten nieco słabiej działający dzwonek alarmowy przestaje być potrzebny, kiedy ktoś dostaje bezpośredni sygnał ze świata zewnętrznego o tej emocji, którą wytwarza jego potencjalna ofiara, czyli przerażenie, które mocno oddziałuje, zwiększając tą, nazwijmy to, moralną stronę tego mózgu, a tym samym zniechęca tego kogoś do działania. Ale w czasie planowania ten zakręt obręczy jest niezwykle ważny. Oczywiście w trakcie podejmowania decyzji, w trakcie działania również, prawda? No bo on dzwonić może dzwonkiem zawsze, w każdym momencie, nawet wtedy, kiedy coś się dzieje. No w każdym razie, wracając, ten zakręt obręczy nie u wszystkich ludzi działa tak, jak trzeba, czyli może być słabiej aktywny, słabiej połączony z tą korą przedczołową, czyli jego słabsza aktywność może wynikać z mniejszej ilości połączeń, które mają te dwie części kory mózgowej, a tym samym efekt jest taki, że ten konflikt jest słabiej wykrywany.
lub też słabiej jest pobudzana kora przedczołowa pod wpływem wykrycia tego konfliktu, co normalnie załatwia nam możliwość skorygowania tej sytuacji, która wydaje się naszemu mózgowi jako konfliktowa, ryzykowna, jako być może wadliwa. Więc to jest coś, co może nie działać tak jak trzeba. No i teraz wracając do tego naszego schematu, w którym zacząłem mówić, jak nasz mózg przetwarza informacje. Czyli powtórzę raz jeszcze, ta informacja odebrana i zidentyfikowana w procesie percepcji w tylnych częściach naszej kory mózgowej dociera drogą bezpośrednią do kory przedczołowej, dzięki czemu stajemy się świadomi tego, co się dzieje. Oczywiście ta kora przedczołowa może zlecić pobranie dodatkowych informacji z pamięci, dzięki czemu lepiej rozumiemy sytuację, w której się znajdujemy. W każdym razie ona zaczyna analizować sytuację w sposób racjonalny, czyli w sposób taki świadomy, z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia, przewiduje, co się może wydarzyć, co ktoś myśli, co ktoś zaraz zrobi, prawda? Zaczyna planować potencjalne działania, które możemy wykonać w tej sytuacji. No i tam się dzieje proces taki analityczny, intelektualny. Ale z drugiej strony, to o czym mówiliśmy wcześniej, to ciało migdałowate wytwarza jakąś tam emocję. Wytwarza emocję i teraz załóżmy, ponieważ chcemy mówić o morderstwie, najpierw zacznijmy od takim morderstwie w afekcie, więc powiedzmy, że ja sobie siedzę przy wódce z jakimś moim kumplem, chlejemy tą wódkę, no i zeszliśmy na tematy, powiedzmy, polityczne. On jest jednej opcji politycznej, ja jestem drugiej opcji politycznej, prawda? Sytuacja wybuchowa grozi naprawdę poważnymi konsekwencjami. No, prawdopodobnie ktoś musi umrzeć. No więc zaczynamy gadać o tej polityce, prawda? On mówi jedno, ja mówię drugie. On mnie wkurza, w każdym razie nie zgadzam się z tymi jego poglądami. Ten konflikt, oczywiście moja kora przedczołowa analizuje sytuację w sposób taki świadomy, racjonalny, no i mam tu jakieś swoje poglądy, które jakby trzymam w tej swojej korze przedczołowej, w tej pamięci roboczej. Jestem świadomy swoich poglądów, które pod wpływem tej sytuacji pobieram, można powiedzieć, z pamięci. Ten ktoś mówi mi coś innego, że jest inaczej niż jest, niż ja myślę, no więc mam konflikt. No i teraz ten konflikt oczywiście ja umiejscawiam w związku z tą konkretną osobą, czyli z tym kimś, z tym moim kumplem. I teraz to niezgoda z tym, co on mówi, wywołuje wtórnie we mnie złość. Prawda? Czyli ja mam jakąś swoją rację, on ma swoją rację, jest konflikt, który przez mój mózg jest traktowany jako rodzaj, powiedzmy, złości, którą czuję wtedy, kiedy nie zgadza się mój rozmówca ze mną, czyli ja nie mogę osiągnąć pozycji dominującej w tej rozmowie. Czyli jest to klasyczny, powiedzmy, walka kogucików, gdzie każdy musi być górą. Kiedy ja nie jestem w stanie być dominantem, czyli nie jestem w stanie przekonać tego kogoś, to wywołuje we mnie frustrację, która przeradza się w agresję. No więc przez skomplikowana droga, nie będziemy tego dokładnie tłumaczyć, w każdym razie to wykrycie tego rozczarowania tą postawą mojego kumpla wywołuje wtórnie we mnie złość. Czyli dochodzi do pobudzenia tego ciała migdałowatego, które zaczyna dostarczać do mojego mózgu bardzo silny sygnał tej agresji, tej złości, którą mam do tego mojego kumpla. Czyli czuję tą emocję bardzo silnie. On mnie wkurzył. I teraz jak ja jeszcze bezpośrednio obserwuję tego mojego kumpla, czyli na przykład na jego twarzy widzę srogą minę, która się też, on też się zezłościł. On ma minę agresywną, na twarzy wypisana złość, którą moje ciało migdałowate dodatkowo świetnie odczytuje. Więc ja po pierwsze jestem dzięki wyspie świadomy jego złości. Po drugie, to ciało migdałowate jest wrażliwe na ten sygnał, który ma ten ktoś na swojej twarzy, czyli moje ciało migdałowate, odczytując agresję na jego twarzy, samo wzbudza moją własną agresję. Czyli można powiedzieć, że ja, widząc agresję na czyjejś twarzy, automatycznie każdy z nas to ma, odczuwamy strach na przykład, który łatwo się przeradza w agresję. Czyli czujemy zagrożenie, które odczytuje nasze ciało migdałowate, bo ten ktoś, mając tą minę, sugeruje, że zaraz można nas zaatakować. Czyli tworzy się w naszym mózgu coś, co nazywa się agresją reaktywną. Czyli rodzaj złości, agresji, która ma charakter teoretycznie obronny, ale jest pewnego rodzaju wyrazem gotowości do ataku wtedy, kiedy ten ktoś będzie szykował się do tego ataku, a nawet wtedy, kiedy jeszcze nie będzie tego robił, ale my możemy dzięki tej agresji chcieć go zaatakować jako pierwsi w takim ataku wyprzedzającym.
I to jest normalna rzecz do tego momentu, która się dzieje, czyli jak ktoś jest zły i ma to wypisane na twarzy, my automatycznie czujemy złość, która jest wyrazem gotowości do zadziałania, tak żeby obronić się przed potencjalnym atakiem. To jest rzecz normalna, to się czuje. Prawda? Oczywiście różnimy się między sobą pod względem siły tej agresji. U niektórych może ten strach zwyciężyć, ta osoba może przyjąć postawę podporządkowaną. Natomiast powiedzmy i tak częściej na przykład mają kobiety. Natomiast u mężczyzn, zwłaszcza powiedzmy w takim wieku dojrzewania płciowego, gdzie hormony szaleją, testosteron jest w dużych dawkach, który to testosteron nasila reaktywność tego układu emocjonalnego, w tym tego ciała migdałowatego, wówczas taka sytuacja, w której mój kumpel, teoretycznie rywal, ma minę, która wskazuje na to, że być może mnie zaatakuje, to wówczas w moim mózgu jak nic się wygotuje ta agresja, która będzie przeze mnie odczuwana jako zachęta do tego, żebym przymalował mu w tą gębę, nie będzie mi koleś fikał, bo to ja jestem tym kimś, kto ma być samcem alfa w tym naszym duecie. No więc sytuacja typowa dla facetów. Dwóch facetów, którzy się kłócą, jest duża szansa, że dadzą sobie po mordzie. No więc czuję tą emocję, tą agresję. Mam oczywiście swoją racjonalną analizę, która może mi mówić, że to tylko rozmowa, stary, spokojnie, prawda? To jest tylko rozmowa, dyskusja. Nie jest tak naprawdę, nie skaczemy sobie do gardła, tylko żeśmy się wkurzyli na to, że każdy ma z nas inne poglądy. Czyli mogę racjonalnie widzieć tę sytuację inaczej, niż mówi mi moje ciało migdałowate, które mówi znicz tego gnoja, prawda? No więc rodzi się konflikt między racjonalnością a emocjonalnością. No i teraz dochodzimy do jeszcze jednej ważnej cechy, jaką mają mordercy. Otóż u wielu z nich, nie tak jak trzeba, działa część mózgu, która jest położona tutaj, która nazywa, te struktury nazywają się jądrami szwu. To są jądra szwu, czyli skupiska neuronów, które wydzielają w naszym mózgu serotoninę. Serotoninę, czyli transmitter, który jest, znacie go oczywiście, serotoninę wszyscy znają, bo o niej ciężko nie słyszeć, ma swoje różne nazwy, które ją opisują, jej działanie ogromne, ogromnie ważny neurotransmitter w naszym mózgu. Ale z perspektywy zachowań przestępczych, te neurony, które stąd się, można powiedzieć, zaczynają, kończą się między innymi w tym ciele migdałowatym. Tutaj są zakończenia tych komórek, czyli te miejsca, z których wydziela się ta serotonina. No i teraz ta serotonina wydzielana tutaj, w tym ciele migdałowatym, można powiedzieć, trzyma to ciało migdałowate za mordę. Czyli nie pozwala temu ciału migdałowatemu, żeby się zbytnio rozhulało. Zwłaszcza to dotyczy tej agresywności, także lęku, który, jak mówiłem wcześniej, dość łatwo może przerodzić się w agresję. Tam jest, można powiedzieć, bardzo łatwy przełącznik. I teraz, kiedy ta serotonina jest w odpowiedniej ilości, to ciało migdałowate po pierwsze nie jest tak mocno reaktywne, czyli nie jest tak, że wszystko mnie wkurzy. Czyli ten koleś mój, żeby spowodować u mnie powstanie agresji, ta jego mina musi być wyraźnie wskazująca, że on jest zły. Jakiś lekki grymas twarzy, można powiedzieć, że to ciało migdałowate oleje. Natomiast jeżeli mam odpowiednią ilość serotoniny. Natomiast jeżeli tej serotoniny jest za mało, to wystarczy, że on, powiedzmy, nie wiem, zrobi tak, bo słońce go porazi, prawda? Czy się odbije jakiś refleks od jakiejś szyby, od słońca, bo pijemy sobie na słoneczku tą wódkę. No, on skrzywi buzię, bo coś go porazi, jakieś światło, a moje ciało migdałowate natychmiast rozpozna w tym, że on jest zły i zaraz się rzuci na mnie do ataku. To może zrobić ciało migdałowate, które jest zbyt słabo hamowane pod wpływem tej serotoniny, której może być w tym mózgu za mało. Czyli wszystko może człowieka wkurzać. Najdrobniejsze rzeczy mogą go wkurzyć, wywołać agresję. Jakiekolwiek przeciwność losu, jakiekolwiek mina na czyjejś twarzy, słowo powiedziane nie w tym momencie. Są niektórzy tacy bardzo drażliwi, prawda? Wszystko ich wkurza. Czasem to jest czasowa sprawa, no ale to nie będziemy wychodzić poza temat. W każdym razie wielu mordercom brakuje tej serotoniny w tym mózgu. I to jest nie wszystko. Dlatego, że po pierwsze to ciało migdałowate jest bardziej reaktywne, po drugie jest silniejsze w swoim działaniu. Czyli nie dość, że człowieka wszystko wkurza, to jeszcze ta agresja przybiera na sile dzięki temu, że ta serotonina tego ciała migdałowatego nie hamuje. Czyli efekt jest taki, że ta emocja, która się tutaj tworzy, jest o wiele silniejsza niż być powinna.
Czyli ta serotonina, nie działając tak jak trzeba, nasila w pewnym sensie przez swój brak, swój niedostatek, nasila emocjonalność tego człowieka. On czuje silniejszą emocję niż powinien normalnie. I teraz to jeszcze nie wszystko. Ponieważ ta serotonina wydzielana z tych komórek wydziela się również w tej korze przedczołowej. Tutaj. I to całkiem dużo się jej tutaj wydziela. I teraz jakie jest jej działanie w tej korze przedczołowej? Otóż po pierwsze, ona ułatwia tej korze przedczołowej kontrolowanie tego ciała migdałowatego. Czyli neurony, które są tutaj w tej korze przedczołowej, część neuronów, to są te neurony, które są w stanie wyhamować to ciało migdałowate. Czyli wtedy, kiedy czujemy silną jakąś emocję, jakąkolwiek, możemy powiedzieć sobie, weź się uspokój jakby w głowie, czyli w momencie, kiedy zdecydujemy się świadomie, wolicjonalnie, że nie chcemy tak mocno czuć tej emocji, uznajemy ją za nieadekwatną na przykład, to w tym momencie nasza kora przedczołowa zaczyna hamować to ciało migdałowate. Pod warunkiem, że może to zrobić. I teraz kiedy ona może to zrobić? Wtedy, kiedy jest odpowiednia ilość serotoniny, która wzmacnia tą funkcję kontrolną tej kory przedczołowej nad tym układem emocjonalnym. Jeżeli brakuje tej serotoniny, to co leci, to jedna z tych rzeczy, które szwankują momentalnie, to jest właśnie zdolność do kontroli układu emocjonalnego. I teraz ta zmniejszona zdolność sprawia, że to ciało migdałowate, niehamowane, niekontrolowane tak jak trzeba, ma w pełni możliwość w tym, żeby wygenerować maksymalną emocję jak tylko może. Normalnie zaraz dostaje popysku od kory, która mówi, weź się uspokój, kolo. Zachowajmy spokój, racjonalność przede wszystkim. Jak kora nie ma mocy, to wtedy nie ma tej kontroli. I teraz, co jest najśmieszniejsze, najdziwniejsze, paradoksalne, to to, że ten ktoś tu racjonalnie może wiedzieć, że bez sensu, że czuje tą emocję. To znaczy, on może jakby wyjść z siebie i pomyśleć sobie, po co się tak denerwuje. Ale tak naprawdę, jak nie będzie miał tej serotoniny, to, że będzie miał taką światłą myśl, prawda, można mu brawo bić, brawo stary, wiesz, że nie trzeba się tak złościć. Ale on może tak czy siak nie umieć tej złości wyhamować. Czyli co innego jest to, co ktoś ma w swojej racjonalności, a czym innym jest zdolność do kontroli nad swoją emocją. Weźcie, jak mówimy teraz o przestępstwie, o przestępcy, o mordercy, no teraz analogiczna sytuacja, weźmy na przykład kogoś z depresją. To jest właściwie w pewnym sensie analogia. Dlatego, że również mamy nadaktywne ciało migdałowate, które dostarcza negatywne, smutek wytwarza, współwytwarza ten smutek i ten ktoś wie, że tak naprawdę może na przykład nie mieć, że ten smutek jest przesadny być może, że jego sytuacja być może nie jest aż taka zła, jak się wydaje jemu. Ale co z tego, kiedy ten ktoś nie ma mocy do tego, żeby stłumić te swoje negatywne emocje lub nie może ich stłumić w sposób stały, tylko miewa momenty, w których jakby sobie radzi, ale potem przychodzi moment, w których sobie kompletnie nie radzi. I tam też brakuje tej serotoniny w mózgu. Tak samo. Tylko sytuacja jest zupełnie inna, prawda? Oczywiście to jest bardziej złożone, ja teraz upraszczam, ale chodzi mi o pewien, czy każdy z nas ma również takie momenty w życiu, że co innego wie racjonalnie, ale co z tego, skoro on tak się wkurza, boi, cokolwiek. Tak. Wyciszę, drodzy Państwo, bo ktoś nam się tutaj włączył. Zobaczcie Państwo, ale bo mamy takie zakłócenia, myślę, że one będą nam przeszkadzać. Tylko nie jestem w stanie zlokalizować, a nie wiem, czy zniknęła mi opcja wycisz wszystkich. O, coś się wyciszyło. Dobra, drodzy Państwo, więc teraz wracam do tego tematu. Czyli mamy sytuację, w której powstają przy braku tej serotoniny silne emocje, które są trudne do kontroli. No i teraz ta silna emocja, tutaj jest kilka opcji. Otóż ten ktoś, im ma silniejszą emocję, to tym ona mocniej ma siłę oddziaływania na zachowanie, które ten ktoś podejmie. I teraz opcja pierwsza. Opcja pierwsza jest taka, że owszem, ten ktoś racjonalnie widzi, że jego złość jest bez sensu. Czyli jeżeli przychodzi mu na myśl automatycznie, że za chwilę uderzę tego mojego rozmówcę, to jednocześnie może mieć myśl taką, że ta ochota pod wpływem tej agresji jest bez sensu.
Teraz mamy tą sytuację konfliktową. I teraz w tym zakręcie obręczy mamy takie miejsce, w którym znajduje się w pewnym sensie taka waga, która waży siłę tej racjonalności z jednej strony i moc tej emocji z drugiej strony. To się kładą te dwie rzeczy na szale. Tak jak mówiłem, mózg jest matematyczny. Nie ma tam jakiejś trzeciej siły tajemnej, która rozstrzyga spory, tylko wszystko jest załatwiane tak naprawdę, kto mocniejszy, ten wygrywa. Prawda? Matematycznie. No więc jeżeli ta emocja jest niekontrolowana, jest silna, racjonalność przez to, że ta emocja jest silna, traci na swojej mocy. I teraz kiedy te dwie rzeczy trafią na szale, to ta emocja wygra, zostanie przez to wzmocniona, a tym samym ten ktoś, można powiedzieć, będzie musiał, nie będzie miał wyjścia, będzie musiał posłuchać tej emocji i zaplanować zachowanie, które będzie pod dyktando tej emocji. Nie ma wyjścia. On został, może być przekonany przez swoją złość. Tak jak powiedzmy analogicznie, jesteśmy w jakimś miejscu, którego się trochę boimy. Powiedzmy, ktoś wchodzi do piwnicy, jest ciemno. I teraz ten ktoś racjonalnie wie, że przecież to jest tylko piwnica. Czuje strach, który mówi uciekaj. I teraz tak samo w jego mózgu. Idzie racjonalność na szale z emocją i co z tego, że on wie, że to jest bez sensu? Jeżeli ta emocja przekroczy pewien poziom, to nawet jak on wie, że robi bez sensu, to on tak i tak weźmie nogi za pas i spierdzieli z tej piwnicy. Choćby nie wiem co. Potem będzie się z siebie może nawet śmiał, mówiąc, jak jest ten głupi, przecież to jest tylko piwnica. No i co z tego, że on to wie? Emocje wygrały. I on bardzo świadomie zaplanował swoje zachowanie ucieczkowe z tego miejsca, które było dla niego straszne. Tak samo jest analogicznie z inną, każdą inną emocją. Tak samo z agresją. Jeżeli u kogoś wygra ta emocja, bo jest słabo kontrolowana, na przykład przez mniejszą ilość tej serotoniny, to ten ktoś przy świadomości być może, że prawdopodobnie robi bez sensu, ale tak czy siak nie będzie w stanie się powstrzymać i o ile nie zamorduje tego typa, to przynajmniej zwoi mu skórę tak, żeby pożałował raz na zawsze. No oczywiście, w zależności od tego, jak mocno tutaj ta emocja przeważa nad tą racjonalnością, no to oczywiście to zachowanie wtedy będzie bardziej nasilone, czyli będzie bardziej brutalne. A tym samym ten ktoś jakby może stać się właśnie mordercą pod wpływem tej sytuacji. Planowanie zachowania zachodzi w korze. Tutaj jest mniej więcej, oczywiście po tej drugiej stronie są rejony kory, która zamienia tę ideę, która powstaje tutaj, w konkretny algorytm działania. No i wówczas następuje wygenerowanie tego zachowania, które może być takie bardzo celowe, koordynowane w pewnym sensie, czyli ja mogę bardzo precyzyjnie na przykład chcieć go uderzyć w konkretne miejsce lub też sięgnę po nóż i uderzę go w konkretne miejsce. To może być bardzo logiczne, zaplanowane działanie, ale którego źródłem była silna emocja, która wygrała w tym mózgu tą batalię ze zdrowym rozsądkiem. Minie ta emocja, to ten ktoś jak ochłonie, to zda sobie sprawę w pełni, co się stało. Dlatego, że ta emocja już nie będzie tak silna. Racjonalność odzyska kontrolę, a tym samym ten ktoś, jak spojrzy na to, co on zrobił, oczywiście może bardzo, bardzo żałować. Natomiast w tym momencie, kiedy to robił, nie można powiedzieć, że nie był świadomy tego, co robi. On to w pewnym sensie posłuchał tego, co mówi mu układ emocjonalny, zrobił coś, można powiedzieć, oczywiście wzburzone emocjonalnie, ale w pełni świadomy tego, co robi, dokonał zbrodni, której potem może żałować. Jak mówiłem wcześniej, że jeszcze chlejemy wódę, to ta wóda co robi z naszym mózgiem? Ta wóda hamuje korę przedczołową. Jak ktoś wypije sobie wódę, to jego racjonalność spada. Jak wiecie, bo pewnie macie doświadczenia z alkoholem, jak większość naszych rodaków, więc pewnie wy i również. Więc im więcej wód wychlejemy, to tym trudniej jest nam złapać tą kontrolę nad emocjami. Następuje tak zwane odhamowanie emocjonalne, czyli właśnie jest zachowanie niekontrolowane przez racjonalność. Emocje są niekontrolowane. Dlatego ludzie często zabijają pod wpływem alkoholu. Bo wtedy, jak ktoś się wkurzy, to tak naprawdę brakuje mu tego hamulca, nawet jeżeli ma odpowiednią ilość serotoniny. Co z tego, że ta serotonina się tu wydziela, mówiąc tej korze, no stara, dawaj, hamujemy tą emocję. A ta kora nie ma mocy zahamowania, bo ona w ogóle nie ogarnia rzeczywistości. Więc jak ona ma zrozumieć tą sytuację, że jest nieadekwatna ta emocja w tej sytuacji?
nie kuma czaczy, no w związku z tym ona jej się nie chce hamować tej emocji, bo ona w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Więc jak gdyby ona mogła powiedzieć tej serotoninie, to powiedziała, weź mi daj spokój, ja nie wiem, o co ci chodzi. No więc oczywiście tam nie ma takich dialogów, ja sobie trochę je dodaję. Dobra, więc to była opcja pierwsza. Opcja druga, powiedzmy, że druga skrajność jest taka, że ten ktoś, kto wytwarza tą silną emocję, ta emocja jest tak silna, tak mocno wygrywa tutaj, że ten ktoś, można powiedzieć, zostaje tak przygnieciony tą emocją, że ona aż ogranicza jego poczytalność, świadomość. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że emocje w naturalny sposób wpływają na proces uwagi. Uwaga to jest ten proces, który jakby decyduje o tym, czego jesteśmy świadomi w danym momencie. Tak? I teraz im silniejsza jest ta emocja, tym nasza świadomość jest bardziej pochłonięta tą emocją i źródłem tej emocji, czyli na przykład mordą tego mojego kumpla, który na mnie krzywo patrzy. Im bardziej będę czuł tą emocję, tym bardziej będę skupiał ten swój strumień świadomości do jego mordy i tego, co ja czuję. Więc w pewnym momencie ta emocja może być tak duża, że ja niczego nie będę świadomy. Niczego poza swoją złością, która jest ekstremalnie duża, i ja nawet nie będę w stanie kontrolować swojego zachowania, które zostanie wygenerowane w sposób, można powiedzieć, instynktowny. I teraz już mówię, jak to się stanie. Otóż, czyli ten ktoś może być prawie, że nieświadomy tego, co się dzieje. Może w ogóle nawet nie pamiętać tego, co się stało. Dlatego, że my pamiętamy tylko to, czego jesteśmy świadomi w tym momencie. Więc ten ktoś może zapamiętać tylko tyle, że był strasznie wściekły, że siedział z tym kumplem. Ale co się działo? Dlaczego? On kompletnie może tego nie wiedzieć. Tak się może zdarzyć. I teraz, jak to się dzieje, że ten ktoś kompletnie jest jakby nieświadomy, a działa, można powiedzieć, absolutnie instynktownie, mimowolnie, nawet nie wie kiedy. Jak to się dzieje? Otóż to ciało migdałowate, ono jest stare ewolucyjnie, kiedyś nie było kory mózgowej u naszych przodków, więc układ emocjonalny decydował o tym, jakie będzie czyjeś zachowanie, zwierzęcia. Tak mają zwierzęta, te prymitywniejsze. No więc nasz mózg zachował te same drogi nerwowe, które łączą układ emocjonalny z układem ruchowym. Oprócz tej kory mózgowej tutaj, która może sterować naszymi ruchami w sposób taki bardziej precyzyjny, dokładny i tak dalej, również pod naszą korą mózgową znajduje się układ ruchowy, który nominalnie odpowiedzialny jest za takie zachowania bardziej wrodzone, instynktowne. Jednym z takich zachowań jest bicie się, obrona przed kimś. To są zachowania, każdy z nas to potrafi. Jak zostaniemy zaatakowani, potrafimy się obronić. Jakbyśmy potrzebowali kogoś, wyobraźmy sobie ekstremalną sytuację, wybaczcie przykład, ale powiedzmy, że macie dziecko, które jest zaatakowane przez zwierzę, człowieka. Każdy człowiek, który nawet w życiu się nigdy nie bił, będzie w stanie rzucić się na tego napastnika, kimkolwiek by on nie był, zwierzęciem, człowiekiem, kimkolwiek, i go zabić, zniszczyć, odgonić co najmniej, w każdym razie uchronić swoje dziecko na przykład przed krzywdą ze strony tego napastnika. Nie wiadomo skąd nagle wstępują w kogoś jakieś siły, nagle ktoś wie co zrobić, łapie tego jakiegoś tam potwora za szyję, prawda, rzuca nim gdzieś o ścianę, krew się leje, dziecko jest uchronione. Nie wiadomo kto, nie wiadomo skąd. I teraz jak to się dzieje? Otóż to ciało migdałowate wpływa bezpośrednio na struktury, te są na zielono tutaj narysowane, te struktury, które widzimy tutaj. One są tak, nie wiem, wy tego pewnie nie widzicie, bo ja tak przykleiłem je, że one są tak centymetr od tej tablicy, z czego jestem bardzo dumny, musiałem to podkreślić. W każdym razie to są struktury ruchowe, które znajdują się pod korą mózgową, które stanowią taki układ ruchowy, który jest bardziej prymitywny, ale nie aż tak całkiem prymitywny, jakby się nam wydawało. W każdym razie jest to alternatywa dla tego systemu ruchowego, który znajduje się w korze mózgowej. W praktyce one ze sobą współdziałają zawsze, ale ten może działać niezależnie od tego. I on jest właśnie tym, który w takich bardzo gwałtownych sytuacjach, w których ciało migdałowate jest niekontrolowane przez słabość kory, przez swoją nadreaktywność, ono jest w stanie wygenerować zachowanie wrodzone, które spowoduje, że ten ktoś zaatakuje, kompletnie nie będąc tym kimś, kto świadomie dał sygnał start. To się wydarzy poza nim w pewnym sensie.
Ten ktoś może być biernym świadkiem, jak jego ciało atakuje kogoś, a on nie wie dlaczego, co się dzieje tak naprawdę w pewnym sensie. Oczywiście to są ułamki sekundy, więc to nie jest tak powoli, że ktoś rozkłada ręce, no bo on tymi rękoma bije oczywiście. Ale on w swojej głowie może to się stać za szybko, żeby ten ktoś zdał sobie sprawę w ogóle, co się z nim dzieje. I nagle mamy trupa, który leży i nie wiadomo dlaczego, skąd, jak to się stało. Tak mówią często mordercy. On nie wie, jak to się stało. To był moment, panie władzo. Ja nie wiem, jak to się stało. No, nie wiem, wziąłem nóż, zadźgałem go. Tak, on nożem zginął, nie pamiętam nawet, na przykład. Nie wiem, jak to się stało. No więc to może być wszystko wrodzone, instynktowne, takie automatyczne działanie, które może zajść właśnie wtedy, kiedy układ emocjonalny dzięki zachowanym połączeniom z układem ruchowym jest w stanie wygenerować zachowanie automatyczne, które nie przebiega zgodnie z tą wolą tego kogoś tutaj. Mamy też jeszcze stany pośrednie, dlatego że ten układ, on się nazywa pozapiramidowy, taką ma dziwną nazwę, to jedno z tych tutaj struktur, to się nazywa jądro ogoniaste. Łatwo zobaczyć dlaczego, prawda, ma taki ogon. A to się nazywa skorupa, to drugie zielone. To są takie dwie ważne struktury tego układu ruchowego, leżącego pod korą mózgową. Ten układ jest również układem, który, można powiedzieć, przechowuje wyuczone zachowania. Czyli jak się wyuczymy jakiegoś zachowania w różny sposób, albo pod wpływem własnych doświadczeń, czyli coś wykonujemy i się tego uczymy, to znacie to, prawda? Ale również możemy się nauczyć jakiegoś zachowania obserwując innych ludzi. Czyli jeżeli na przykład ja jestem dzieckiem, które jest wychowywane w domu, w którym występuje agresja, jakieś zachowania takie właśnie związane z przemocą, to ja będąc obserwatorem biernym, mogę się nauczyć tego zachowania wyłącznie obserwując na przykład mojego ojca, który tłucze moją matkę. Że już tak pojadę takim brutalnym, ale niestety bardzo częstym, prawda, stereotypem. No w każdym razie tu się to przechowuje. Ten ktoś może przez ileś lat nawet tego nie używać, ale to mózg pamięta. Pamięta zachowanie, które komuś dawało korzyść, jakkolwiek to strasznie brzmi. Ten ktoś, kto jest agresorem, odnosi z tego korzyść. Mózg, widząc, że ktoś robiąc tak, a tak osiąga korzyść, nawet jeżeli to jest kosztem czyjegoś smutku, bólu, straty i tak dalej, mózg nasz nie może olać, mówiąc brzydko, czegoś, co komuś daje korzyść. Dlatego mózgi dzieci bardzo łatwo uczą się agresji, wyłącznie na nią patrząc. I mają to tutaj zachowane. I teraz ktoś, kto ma zachowane takie zachowanie, utrwalone, zakodowane w tym układzie pozapiramidowym, w sytuacji, która kojarzy się z tym zachowaniem, czyli sytuacji związanej z agresją, to zachowanie ma niezwykle łatwą zdolność do zaistnienia, do zainicjowania. To ciało migdałowate może zainicjować pod wpływem tej agresji zachowanie, które jest skojarzone z tą agresją. Albo ja sam, będąc agresywnym, bijąc kogoś, nauczyłem się takiego sposobu załatwiania spraw, ale wystarczy, że ja widziałem, że jak mój ojciec jest zły i bije kogoś, to wygrywa na tym. To wystarczy. Mam zachowanie skojarzone z tą emocją i ta emocja jest w stanie wyzwalać to zachowanie w sposób automatyczny. Dlatego są ludzie, którzy mają taki, nazwijmy to, sposób bycia, że jak ich tylko wkurzy cokolwiek, zaraz tłuką. I teraz ja nie mówię tego dlatego, żeby ich usprawiedliwić, tylko chodzi o to, żeby to zrozumieć, bo wtedy można komuś pomóc. Jak się to rozumie, z czego to wynika, łącznie z tym, że ta osoba, która to robi, powinna to rozumieć. To jest klucz do tego, żeby sobie lub komuś pomóc. No więc to jest absolutnie zrozumiałe, dlaczego one tak działają. To jest absolutnie logiczne, patrząc na to, jak nasz mózg działa. To jest, nie ma się czemu dziwić, że ktoś tak robi. To jest automat, który się dzieje. Oczywiście automat, który można przerwać dzięki pracy, która wzmocni korę przedczołową, która tylko czując pierwsze oznaki agresji, jak się szybko włączy, zamiast pozwolić tej emocji na rozruchulanie się w mózgu, jest w stanie zatrzymać to przekazanie sygnału do struktury ruchowej, która wygeneruje to zachowanie agresywne. To się da ćwiczyć. To nie jest tak, że bez wyjścia, ale jak się ktoś tego nie ćwiczy, jest to absolutnie logiczne i oczywiste, że tak się stanie. Bo jest ku temu prosty sposób. To nie jest nawet czyjaś wola. Ten ktoś, takie osoby często
mogą mieć poczucie, że to jest coś złego. Wtedy, kiedy już ochłoną, tak jak wcześniej mówiłem. No więc mamy mnóstwo różnych stanów pośrednich, które sprawiają, że w sytuacji gwałtownej, której towarzyszą nam silne emocje, nasz mózg ma różne sposoby na to, żeby zamordować człowieka, z których może skorzystać, w cudzysłowie, może skorzystać. Są różne sposoby na to, jakby różne drogi dojścia do tego zachowania, którym jest morderstwo, czy też pobicie, no w każdym razie jakiekolwiek przestępstwo związane z przemocą. To jest ta sama droga. Oczywiście wszystko zależy od siły emocji, od tych nawyków, które ktoś ma, wyuczonych zachowań i tak dalej. I tutaj można mieć nawet normalnie działającą wyspę z normalnie działającą empatią. Dlatego, że w tym momencie, kiedy czujemy tak silną złość, to ta empatia, która tu powstaje, może być nawet niedostrzegalna dla tej kory przedczołowej. Im silniejsza jest ta emocja, tym ona pochłania większą część tego, co znajduje się w naszej uwadze. Czyli ktoś, kto jest ekstremalnie zły, może być paradoksalnie bardzo dobrym człowiekiem, na chłodno, jak jest, nie ma tych silnych emocji. Natomiast kiedy się wkurzy ekstremalnie mocno, to ta agresja przyćmi tą empatię. Będzie ona niedostrzegalna w tym mózgu, co nie znaczy, że tam jej nie ma. Więc tak naprawdę wszystko znowuż jest matematyką. To minus tamto równa się x. Jeżeli ta wartość emocji, tej agresji jest duża, to wszystko inne w mózgu traci znaczenie. Przez matematykę, niestety. Tak to jest w tym naszym mózgu. No w każdym razie to oczywiście musi być gwałtowna sytuacja, bo im dłużej trwa sytuacja, tym można powiedzieć, ta kora przedczołowa ma więcej czasu, żeby dokończyć analizę wszystkich składowych, które docierają. Czyli im dłużej mamy więcej czasu na dokonanie analizy, tym więcej czynników możemy rozpatrzeć. Ale kora musi mieć czas. Im szybciej trwa, im bardziej dynamiczna sytuacja, tym wygrywa to, co jest najsilniejsze w naszym mózgu. Czyli gdybym ja był w domu i analizował tą sytuację, która miała miejsce wtedy, kiedy siedziałem z kumplem i dyskutowaliśmy, ja bym się wkurzył, myśląc, tak by reasumując całą tą rozmowę, jakby bilansując to, jakie by ona przyniosła skutki. Wtedy jak ja bym się wkurzył, że przegrałem na przykład jakąś dyskusję i miałbym chęć odwetu, zemsty, czegokolwiek, no to wtedy już, oczywiście mając dużo czasu, ta moja empatia by się zdążyła włączyć. Czyli ja, myśląc o tym, że chcę gościa, prawda, zaciukać, musiałbym sobie wyobrazić go w swojej korze przedczołowej. Moja kora przedczołowa pobrałaby obraz tego człowieka właściwie stąd, z tego płata skroniowego, pobrałaby obraz tego człowieka i ten obraz tego człowieka przechodziłby przez tą korę wyspy, dając mi sygnał, co ta osoba będzie czuła wtedy, kiedy ja zrobię to, co sobie planuję. Więc ta empatia, tutaj taki inny typ empatii, tak zwana empatia poznawcza, w odróżnieniu od tej afektywnej, czyli takiej, która powstaje bezwarunkowo, w tej sytuacji, kiedy ja mam dużo czasu, zdążyłaby zagrać swoją rolę, czyli odwieść mnie od tego, co byłoby przykre dla kogoś, kogo bym w ten sposób skrzywdził. Więc tak to by wyglądało, gdybym ja miał czas. No i teraz, dochodząc do tej sytuacji, w której mamy kogoś, kto jest tym przestępcą, który może zrobić to z tak zwaną zimną krwią. No więc ten ktoś, kto robi to z zimną krwią, jest właśnie w sytuacji, w której nie dzieje się coś gwałtownie, bo wtedy to nie ma znaczenia, czy on ma tą zimną krew, czy nie. Oczywiście ma jakieś znaczenie, ale nie aż takie. Największe znaczenie widać tego, czy też różnicę widać wtedy, kiedy ktoś właśnie nie jest w gwałtownej sytuacji, tylko sytuacja jest w miarę spokojna. Czyli on chce coś osiągnąć. On chce poczuć jakąś przyjemność związaną z dominacją nad kimś, z tym, że się będzie nad kimś znęcał, że kogoś będzie, że zgwałci kogoś, lub też chce komuś coś odebrać, co jest jego, lub dokonać zemsty za jakąś krzywdę, którą doznał. Od tej osoby, od tej lub jakiejkolwiek innej. Chce wyrównać rachunki ze społeczeństwem. Jakiekolwiek by nie miał motywy, to jeżeli ma czas i planuje to i mimo tego, że ma ten czas, dochodzi do sytuacji, w której rozpoczyna to zachowanie, które jest wymierzone w czyjąś krzywdę, to można powiedzieć, że trzeba mieć do tego właśnie te specjalne predyspozycje, które są związane przede wszystkim z tą korą wyspy. Czyli jeżeli ja obiorę sobie kogoś za ofiarę, nawet jeżeli ona nie będzie jakaś konkretnie, to nie będzie konkretna osoba, ale kiedy ja myśląc o tym, co zamierzam zrobić, to ja chcąc, nie chcąc,
w mojej wyobraźni, w mojej korze przedczołowej, wtedy kiedy planuję to zachowanie, pojawia się człowiek z twarzą jakąś, nawet jeżeli ona nikogo nie przypomina. Mój mózg przywołuje postać człowieka do wyobraźni. I ktokolwiek by to nie był, jak to jest ktoś bliski, to już w ogóle. Bo wtedy ona jest bardzo wyrazista, ta twarz. Im ktoś bliższy, tym bardziej wyrazista ta gęba w naszej wyobraźni. I teraz ta twarz, kiedy ja myślę, co zrobię, ona chcąc, nie chcąc, przechodzi przez tą korę wyspy, tak oczywiście obrazowo mówię, i wywołuje zwrotnie tą empatię. I ta empatia, jeżeli jej nie ma tak jak trzeba, to nie ma tego pierwszego ważnego czynnika, który odwodzi mnie od tej decyzji. Druga rzecz. Jak ja myślę o przestępstwie i mam na to czas, to moja kora przedczołowa jest w stanie w pełni zanalizować to, jakie będą konsekwencje mojego zachowania. Nie tylko dla tej drugiej osoby, to jest ta empatia, ale również dla mnie samego. I wówczas, jak ja sobie uzmysłowię, że chcę dokonać zachowania, które jest zagrożone karą więzienia, będę wytykany palcami i tak dalej, to wówczas ta kara jest czymś, co się kojarzy ze stratą. A więc jak ja pomyślę o więzieniu, to moja kora ta czuciowa, przechowując tą wiedzę, jaką jest, że więzienie równa się strata, spowoduje powstanie w ciele migdałowatym lęku, który będzie mówił mi, nie rób tego, bo stracisz. Będę się bał tej decyzji, bał kontynuacji tego planu, pod warunkiem, że mam prawidłowo działające ciało migdałowate. Bo nawet jeżeli ja mam uszkodzone, niedziałające dobrze ciało migdałowate, o słabszej aktywności, to nawet jeżeli ja będę wiedział, że za to jest więzienie, to sama wiedza nie wystarczy. Ta emocja musi powstać, żeby dać mi to odczuć. Rozumiecie to, prawda? Ktoś może coś wiedzieć, ale jeżeli nie będzie tego czuł, to wówczas to nie będzie miało takiej mocy oddziaływania. Na tej samej zasadzie jak emocje, które popychają nas do zachowania, tak samo emocje mogą nas odpychać od zachowania. Im są silniejsze, tym bardziej będą nas odpychać. Więc im niższy czuję lęk, tym słabiej boję się tej kary, a tym samym tym mniejsze robi ona na mnie wrażenie, mimo że zdaję sobie z niej sprawę. No i teraz, jeżeli ten ktoś ma słabszą empatię, to ma też słabszą więź społeczną. Czyli ludzie się boją kary, więzienia, pozbawienia wolności, prawda, grzywien i różnych innych rzeczy, ale boją się też tego, że zostaną wydaleni ze społeczności. Prawda? To jest jedna z tych strat, które są takie trudno policzalne, prawda? Ale są czymś strasznie dotkliwym, na co przestępcy często narzekają, jakkolwiek to brzmi, prawda? Mają tego świadomość, że są tymi, którzy są wytykani, to ich boli. Więc jest to coś, z czego się boimy jako ludzie, którzy są stadnym gatunkiem. Nie chcemy być poza, chcemy być w tej grupie, jakiejkolwiek by ona nie była. Dlatego tacy ludzie odrzuceni często wchodzą w światek ludzi, którzy są im bliscy, bo mają ten sam problem. Skoro społeczeństwo mi nie chce, to jedynym moim kumplem jest mój kumpel, który też popełni przestępstwo. Prawda? Trzeba pomyślmy nad tym, bo to jest naturalna konsekwencja odrzucenia z jednej grupy, szukam drugiej grupy. No więc jakby tutaj zachowanie przestępców również po odbyciu kary jest bardzo logiczne, biorąc pod uwagę, jak działa mózg. Mózg musi mieć poczucie, że jest częścią grupy. Jeżeli oczywiście nie mamy kogoś, kto jest psychopatą, czyli ma w nosie mniej lub bardziej to, co myślą o nim ludzie, i taki ktoś oczywiście właśnie przez tą niższą aktywność wyspy nie będzie się tym też przejmował. Psychopatia się łączy z tymi dwiema rzeczami. Jest niższa empatia i niższy strach i lęk. I to jest mieszanka wybuchowa, bo ktoś, kto ma takie cechy, jest kimś, kto nie ma hamulców przez to, że nie ma tych dwóch najważniejszych czynników, które go odwodzą od zachowania, które jest przestępcze, które jest morderstwem, zabiciem kogoś, czy też innego rodzaju zachowaniem, które jest krzywdzące dla drugiej osoby. No więc to jest ta predyspozycja. Oczywiście pamiętajmy też o tym, co powiedziałem na samym początku, czyli wszystkie te funkcje mózgu, empatia, lęk, dzwonek alarmowy tutaj, one wszystkie są niczym, jeżeli kora przedczołowa działa niewłaściwie.
Dlatego, że co z tego, że ktoś wytwarza empatię, jeżeli on nie jest, jakby nie przetwarza tej informacji? Co z tego, że on czuje strach, jak on nie do końca rozumie tą sytuację? Albo jak słabo kombinuje, słabo kalkuluje, to on nawet może nie dostrzec w swojej głowie, że coś takiego się może wydarzyć. Bo on nie wybiega tak daleko w przyszłość. To jest możliwe, bo im słabiej działa kora przedczoła, tym człowiek jest bardziej tu i teraz, a mniej tam do przodu i mniej do tyłu. Dlatego, że to się jakby nie mieści w pojemności tego, co jednocześnie ta kora przedczoła może przetwarzać. To się wydaje dziwne dla osoby, która prawidłowo działa. Natomiast jest to zupełnie oczywiste dla osoby, która nie działa prawidłowo pod względem tych funkcji poznawczych. Wtedy to się po prostu nie mieści w tej głowie. To są takie osoby, które powiedzmy, no, byśmy powiedzieli nieładnie, że są takie niekumate. On nie bardzo analizuje, on nie bardzo wie, o co chodzi. Nie wytwarza alternatyw, idzie po najmniejszej linii oporu. Po najprostszych rozwiązaniach, czyli zielone struktury się kłaniają, czyli jadę stereotypem albo wyuczonym, albo czymś, co jest wrodzone. Jak słabo działa ta kora przedczoła. No i oczywiście ta kora, ten zakręt obręczy, o której mówiłem, on jest niezwykle ważny w sytuacjach konfliktowych, a zachowanie przestępcze jest ewidentnym konfliktem interesów i wtedy, kiedy on działa nieprawidłowo, ciężko jest, żeby móc poczuć to wahanie, które jest normalne w tego typu sytuacjach. Ten zakręt obręczy wytwarza ten stan wahania. Ja teraz zrobię tutaj, z tego też jestem dumny, patrzcie, bo ta wyspa się tutaj ładnie odchyli. Po prostu przepełniam się dumą z powodu tego obrazka. Jak ten zakręt obręczy wykrywa ten konflikt, teraz wyspę odciągnąłem, to on zaczyna pobudzać coś, co nazywa się podwzgórze. Tutaj się znajduje, podwzgórze. I to podwzgórze jest generatorem stresu w naszym mózgu. Wywołuje aktywację układu współczulnego, wydziela się adrenalina, noradrenalina do krwi. Tutaj pobudza przysadkę, ona pobudza nadnercza, wydziela się kortyzol, czyli te hormony stresowe. I one, ten stres oczywiście tam można mierzyć i ci przestępcy najbardziej brutalni mają często obniżony poziom adrenaliny w takich sytuacjach, obniżony poziom kortyzolu, który świadczy o niższym poziomie stresu. Ten niższy podwzgórze u nich działa normalnie. Natomiast nie ma tego czegoś, co powinno aktywować to podwzgórze. Czyli skoro słabiej działa zakręt obręczy, to słabiej pobudzi podwzgórze, które słabiej wygeneruje stres. A to, co jest tam mierzone w ciele, jest identyczne z tym, jak ten stres działa w naszym mózgu. Im jest niższy stres tam na obwodzie, oznacza to też, że tu też jest niższy stres, niższy poziom stresu w mózgu. A stres jest tym czymś, co w tego typu sytuacjach konfliktowych daje nam poczucie, że coś jest nie tak. Daje nam poczucie wątpliwości, daje nam wyrzut sumienia, daje nam rozterkę, daje nam sygnał, który mówi: uważaj. Tak działa stres w tego typu sytuacjach, że jest nam ciężko podjąć decyzję. Mamy wahanie. Ktoś nie ma pobudzenia tutaj, nie ma stresu takiego, jak powinien mieć, stąd ma mniejsze wahanie. I ta zimna krew tak zwana nie oznacza to, że ten ktoś nie ma emocji, bo on może mieć emocje. Ta złość może go popychać do działania. Pragnienie seksualne może go popychać do działania. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił absolutnie na chłodno, że on kogoś teraz zamorduje. On jest popychany tak samo emocjami, które mówią mu: dostań jakąś przyjemność. Z różnego rodzaju, czy seksualną, czy związaną z dominacją, to są wszystko emocje, popędy, które działają przez emocje, które podpowiadają komuś, czego potrzebuje. Natomiast ten zimny, ten chłód, ta zimna krew oznacza tak naprawdę z niskim poziomem stresu, który słabo tego kogoś informuje o tym, że prawdopodobnie popełnia błąd. W związku z tym taka osoba nie ma wahania. Tego, który normalnie ma każdy z nas, prawdopodobnie, choć tak procentowo, prawda, jak mamy tutaj 340 osób, to powiedzmy 3%, to ile to będzie osób? Albo 2%, 1% to byłyby 3 osoby, no więc ze dwóch psychopatów statystycznie mamy tutaj wśród nas, no więc dwie osoby z nas w tego typu sytuacjach niespecjalnie będą się stresować tak mocno jak inni. No i będą bardziej skłonni oczywiście do tego, żeby podjąć taką decyzję o takim
przestępstwie, które jest morderstwem. No i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście pominąłem parę różnych drobnych szczegółów, mniejszych bądź większych, ale to, co powiedziałem na temat tego mózgu mordercy, wydaje mi się być najważniejsze dla, mam nadzieję, zrozumienia tego, jak to się dzieje w naszym mózgu i dlaczego niektórzy są tak bardzo skłonni, podatni do tego typu przestępstw, takich podyktowanych emocjami i dlaczego na szczęście tak niewielu z nas jest skłonny do tego, żeby popełnić przestępstwo właśnie takie z zimną krwią, zaplanowane, z premedytacją, które jest realizowane pomimo tego, że obiektywnie ten ktoś nawet może wiedzieć o tym, że wyrządza komuś krzywdę. Dobrze, więc dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Oczywiście nie wyłączam teraz transmisji, tylko jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście te pytania czy komentarze swoje tutaj nam przekazali.